W ramach Politechnicznej Sieci Via Carpatia realizujemy różnego rodzaju działania na trzech politechnikach: Politechnice Białostockiej, Politechnice Lubelskiej, Politechnice Rzeszowskiej. Ja koordynuję zadanie drugie, nazywające się Wyrównać szanse. Polega to zadanie na tym, że nasi studenci, którzy są w tej chwili już na pierwszym roku studiów, w czasie pandemii, będąc w szkole ogólnokształcącej czy technikum, mieli zajęcia zdalne. W związku z tym podstawowe przedmioty, takie których my potrzebujemy, czy matematyka, fizyka, osiągnęli na różnym poziomie. Zajęcia te pozwalają im wyrównać wiedzę z tych przedmiotów i wyrównać szanse w zdawaniu egzaminów. Zajęcia prowadzone są na wszystkich kierunkach studiów, które prowadzimy na Politechnice Białostockiej. Najczęściej są to matematyka, fizyka. Dosyć często jeszcze pokazują takie przedmioty na niektórych kierunkach, jak chemia, która jest bardzo podstawowym przedmiotem, na przykład na ochronie środowiska, czy przedmioty z rysunku na Wydziale Architektury. Na Wydziale Elektrycznym mamy teorię obwodów, czyli na informatyce podstawy programowania. W pierwszym semestrze stworzyliśmy 42 grupy zajęciowe na różnych kierunkach studiów i w ten sposób w tych zajęciach brało udział około 1500 studentów. W drugim semestrze mamy w tej chwili prowadzone też zajęcia dla studentów. Mamy 18 grup, także około 500 studentów też ma zajęcia wyrównawcze. Jestem studentem pierwszego roku na Wydziale Elektrycznym, kierunku elektrotechnika na studiach dualnych. Chodzimy na dodatkowe zajęcia z matematyki, fizyki i teorii obwodów. Na zajęciach robiliśmy zadania przygotowujące do kolokwiów, więc to było naprawdę spoko. Nie robiliśmy jakichś zadań niepotrzebnych, ale robiliśmy zadania, które robilibyśmy normalnie w domu. Przydatne były też dodatkowe zajęcia z teorii obwodów, w których uczyliśmy się różnych praw i rozwiązywania układów. Jestem zadowolony z dodatkowych zajęć, ponieważ zamiast uczyć się w domu, mogłem z grupą robić razem zadania, uczyć się. Studiuję elektrotechnikę dualną. Uczestniczyłem w zajęciach z matematyki i fizyki. Bardzo dużo mi dały, ponieważ rozwinąłem swoje umiejętności przed kolokwium. Na kolokwium pan dawał podobne zadania. Wszystko się łączyło i byłem w stanie zaliczyć przedmiot bez problemu. Studiuję na Wydziale Elektrycznym na kierunku elektronika i telekomunikacja stacjonarnie. Uczestniczyłam w zajęciach dodatkowych z matematyki, fizyki i teorii obwodów. Te zajęcia bardzo poszerzyły nam spojrzenie na problem, bo pozwalały nam podejść jakby do tematu lub problemu jakiegoś zadania czy zagadnienia na inny sposób. Pozwalały też popracować w innej grupie niż na podstawowych zajęciach lub z innymi wykładowcami. Uczyłam się w liceum, więc dzięki tym zajęciom mogłam po prostu nadrobić te techniczne niedociągnięcia. Zajęcia prowadzone są na pierwszym roku studiów dla wszystkich studentów. Zapisać się może każdy chętny student na wybrane zajęcia. Można zapisać się przez dziekanat. Dziekanat ogłasza nabór na poszczególne zajęcia i przez system USOS, który obowiązuje studentów, można zapisać się na te zajęcia.